polskie. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jerzy Król. Jestem aktorem, reżyserem, dydaktykiem artystycznym w zakresie aktorstwa, pedagogiem z wykształcenia. Wraz z żoną postanowiliśmy w Krynicy Zdroju zbudować teatr. Profesjonalną placówkę teatralną, bo uważamy, że takie przedsięwzięcie dla Krynicy jako, może można powiedzieć, firmy od strony ekonomicznej, może mieć bardzo, bardzo duże znaczenie. Póki nie dysponujemy bazą materialną w sensie lokalu, postanowiliśmy działać w Polsce. Stworzyliśmy pierwszy spektakl, na razie z braku finansów dwuosobowy, o małych kosztach, i od października spektakl będzie podróżować po Polsce. Chcemy, jak Bóg pozwoli, zrobić premierę oficjalną w Sączu. Żeby nie tracić czasu, urządzamy w tej chwili w Krynicy, w siedzibie fundacji na Źródlanej 59 u góry, tam jest taki piękny dom, warsztaty teatralne dla studentów Szkoły Aktorskiej Państwa Machulskich z Warszawy. Dlaczego tu? Dlaczego warsztaty aktorskie? No cóż, jest to proces bardzo korzystny od strony dydaktyki w tym zawodzie, żeby nie przerywać pracy za długo. Młodzi ludzie przygotowujący się do tego zawodu powinni pracować bez przerwy. A dlaczego w Krynicy i dlaczego ze Szkołą Państwa Machulskich? Otóż poprzez jakby związki emocjonalne sprzed lat i zawodowe i dzisiejsze przedsięwzięcie aktualne, powstał projekt utworzenia takich warsztatów, przeprowadzenia takich warsztatów tu w Krynicy. Myślimy, że i dla miasta jest to bardzo korzystne od strony reklamy tego miasta, jak i dla studentów szkoły. Kiedyśmy to sobie uświadomili, powstał plan czy projekt, aby te warsztaty kontynuować, jeżeli sytuacja ekonomiczna, że tak powiem, lokalowa pozwoli na to, jeżeli się uda pozyskać fundusze, czy z ministerstwa, czy z marszałkowskie, czy miejscowych biznesmenów, ludzi życzliwych, rozumiejących, jakie znaczenie dla Krynicy może mieć tu na miejscu, w tym miejscu, w Krynicy Zdroju, przebywająca młodzież, która być może za lat, już kilka, bo tego przewidzieć się nie da. W tej chwili przy wielości kręconych seriali w telewizji nie możemy przewidzieć, czy dany młody człowiek za rok, za dwa, za pięć stanie się aktorem znanym. W związku z tym zawsze będzie można się pochwalić, że ten człowiek tu w Krynicy stawiał jakby sobie pierwsze kroki. W związku z tym namawiam do ludzi, że tak powiem, mających wpływ na naszą gospodarkę, na ekonomię, czy tego regionu, czy Polski, namawiam do takiego spojrzenia na to. Raz, że tym młodym ludziom stwarzamy lepsze warunki rozwoju, startu w tym zawodzie, ale to, co jest chyba najważniejsze, to, że pokażemy, że rozumiemy pewne rzeczy, że ekonomia bez świata sztuki też nie może działać po prostu tak sprawnie. Wszystkie zachodnie cywilizacje o tym od lat wiedzą, że sztuka na wyższym poziomie, tak zwana wyższa, może mieć
dobrze wykorzystana, dobrze związana z ekonomią, może mieć zasadniczy wpływ również jako jeden z wielu, wielu elementów niezbędnych dla przewidywalności naszych ekonomicznych założeń, naszych pomysłów w biznesie, naszych działań codziennych właśnie w zakresie ekonomii. Natomiast wracając do naszych młodych ludzi, jest to w tej chwili niewielka grupa, no bo musimy te warsztaty jakby logistycznie opracować, jeżeli mają się odbyć w przyszłym roku i w następnych latach. No w związku z tym wybraliśmy grupę ludzi odważnych, zapaleńców, którzy to ryzyko ponoszą. W związku z tym no i z własnej strony pewne nakłady finansowe. Ale cieszę się, że udało nam się w naszym, że tak powiem, mieście znaleźć na razie trzy pensjonaty, trzech właścicieli pensjonatów, którzy to nasze marzenie, czy też eksperyment starają się zrozumieć. No i uzyskaliśmy bezpłatne noclegi dla studentów w pensjonacie Wisła, w Czerwonym Dworze i u sióstr Elżbietanek, za co bardzo, bardzo dziękujemy. I będziemy się modlić. To tyle. Chciałbym jeszcze, być może jak czas pozwoli, porozmawiać na temat szczegółów tych warsztatów, czyli czego oczekują studenci poza programem szkolnym, bo mamy takie możliwości. Jest tam materiał właśnie aktualnie dzisiaj z ćwiczeń chodzenia na szczudłach. No tego szkoła aktorska żadna nie może przecież w swoim programie włożyć, bo by studia musiały trwać 10 lat, a nie 4, prawda? Także to tego typu dodatkowe jakby umiejętności dla aktora można właśnie stworzyć okazję na takich warsztatach letnich, nazwijmy to. To tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu. Warsztaty trwają do 26 września. Cóż jeszcze? Może uda nam się dla mieszkańców Krynicy czy gminy pokazać jakiś mały, wesoły, żartobliwy, pogodny dorobek tych naszych studentów. Pracujemy nad tym, wszystko będzie zależało od pogody, od znalezienia miejsca odpowiedniego do takiej prezentacji. Także jak pokażą się afisze, to proszę zaufać tym afiszom i spokojnie się wybrać na taki pokaz. Naprawdę młodzież ta jest otwarta, pogodna, wesoła. Warto ich obejrzeć i warto dać im ten pierwszy jakby taki kredyt zaufania, bo aktorowi to jest bardzo potrzebne, ta sympatia widowni. To tyle, na razie się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia.